pozwólcie, że rozpoczniemy naszą dzisiejszą sesję. Sesję inauguracyjną. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych i gratuluję wszystkim wybranym do nowej Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Widzę wiele tutaj znajomych twarzy z poprzedniej Rady. Bardzo serdecznie gratuluję tego wyboru, ale równie miło i powitać i tych, którzy po raz pierwszy odważyli się zakandydować. I przejdziemy od razu do najważniejszego punktu dzisiejszej sesji, a mianowicie do złożenia ślubowania przez wybranych radnych. W tym momencie odczytam treść i brzmienie roty ślubowania i potem każdy z wyczytanych członków rady podejdzie, aby odebrać z moich rąk nominację na radnego, ale wcześniej powie ślubuję. Rota ślubowania brzmi następująco. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Uprzejmie proszę o odczytanie. Pani Bialik Grażyna, bardzo proszę. Podejście. Gratuluję bardzo serdecznie wyboru i życzę powodzenia w tej bardzo odpowiedzialnej pracy. Pan Chytry Mirosław. Ślubuję, gratuluję wyboru i życzę powodzenia. Pan Czekajski Andrzej. Może być tutaj bliżej pan będzie. Tak? Ślubuję. Gratuluję. Dziękuję. Pan Czekalski Stanisław. Bardzo proszę. Pan Delong Robert. Ślubuję. Gratuluję. Pan Dudek Jerzy. Ślubuję. Gratuluję. Witam panią prezydent. Pani Dymka Barbara, bardzo proszę. Gratuluję bardzo serdecznie wyboru. Pan Jałowiecki Jerzy. Gratuluję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Pani Kaczmarczyk Urszula. I gratuluję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Pani Kamizyla Baranowska Ewa. Gratuluję wyboru.
Pan Karpiński Jerzy. Gratuluję panie profesorze. Dziękuję za dotychczasową pracę i życzę powodzenia w dalszej pracy. Pan Krzynówek Jerzy. Gratuluję wyboru. Pan Mileński Andrzej. Pani Podgórska Halina. Pani Ania Rozenau. Pani Skorzej Aleksandra. Ale ja słyszałem. Stało się za tym. Pani Szumniak Urszula. Pan Świergot Ireneusz. Gratuluję. Pan radny. Pani Tupajewicz Bogusława. Pani Zwaniecka Halina. I pani Żołęcka Anna. To cały skład nowo wybranej Rady. Jeszcze raz w tym momencie już formalnie gratuluję wszystkim i każdemu z osobna, życząc powodzenia na tej niwie pracy społecznej, bo wreszcie to jest praca zupełnie społeczna. No i cieszę się, że znaleźli się ludzie, którzy pragną poświęcić się tej pracy i myślę, że będzie ona z powodzeniem. Pełniącym obowiązki przewodniczącego na pierwszej sesji Rady Seniorów wyznaczony został mocą decyzji prezydenta miasta pan Jerzy Karpiński. W związku z tym uprzejmie pana proszę o zajęcie tutaj mojego miejsca i poprowadzenia dalej tych obrad sesji. A gdybym musiał wyjść w trakcie sesji, to pozwolę sobie jeszcze państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, jak najmilszej, najprzyjemniejszej atmosfery przy wigilijnych stołach w gronie rodzinnym, a z Nowym Rokiem wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za zaufanie i postaram się, żeby te nasze obrady poprowadzić sprawnie i w miarę szybko. I żebyśmy to za długo nie musieli siedzieć, bo nie mieli obowiązki przed wami.
pan prezydent, tak? Myślę, że czekamy. To dobrze, bo w oczekiwaniu na pana prezydenta poproszę panią prezydent o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się zainaugurować nową kadencję Rady Seniorów. Można powiedzieć, że byliśmy pierwsi, to my pierwsi wydłużyliśmy kadencję do 3 lat. Tutaj wydłużone kadencje. Dla nami tak inne. A nie datując, bardzo bym chciała panu przewodniczącemu przekazać tylko anioła, żeby jak to drzewo, z którego jest wykonane tak silnie też pan przewodniczył dzisiaj i żeby ta rada tak silnie i prężnie z państwem popracowała. Sosnowiec bardzo dziękuję. To będzie opieka nad dzisiejszym posiedzeniem, tak? Tak. Będzie sprawował nam opiekę, tak? Pierwszy mi także świąteczny. I bardzo się cieszę, ponieważ część z państwa, większa część z państwa to są nasi seniorzy, którzy z nami współpracują długo. Przez historię naszej współpracy dla osób, które są tutaj nowe, a nie zawsze nowe, tylko wcześniej z nami współpracowały, więc tak pani Ania. Wiemy, że ta rada się bardzo zmieniła przez te lata, które tutaj były. Ona się rozwinęła, państwo mieli mnóstwo różnych pomysłów. Te pomysły w części zostały zrealizowane, jest szereg innych, które czekają na to, żeby je realizować. Powstała w międzyczasie strategia, właściwie założenia do strategii dla osób, dla seniorów w naszym mieście, które są w znakomitej większości wypracowane przez państwa, tylko dopracowywane przez pracowników, skonsultowane. Także myślę, że ta współpraca ogromnie, szalenie się rozwinęła. Państwo się sami chyba otworzyli. Wcześniej ta rada była aktywna, ale myślę, że ta poprzednia kadencja była bardziej. I liczę na to, że ta dzisiejsza, to dzisiejsze otwarcie pokaże, w jaki sposób można to jeszcze bardziej rozwinąć. Czasem się zastanawiam, czy można bardziej, jak z państwem rozmawiamy, nasze dni seniora, choćby czas, to jest rozwinięty, że z 3-2 do tygodnia się rozwinęło to całe świętowanie i też ta współpraca, szkolenia, spotkania, państwa działalność, że będzie miało też przełożenie na nasz wymiar praktyczny i współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej, z panem prezydentem, z nami, z Radą Młodzieży, Radą Miasta będzie efektywna. My przyjmujemy, proszę państwa, pomysły, rozmawiamy tutaj, państwa debatują cały dzień. Dla osób nowych chciałam powiedzieć, czego się na pewno nie będzie, że jak Rada Seniorów się zaczyna od godziny 10, to trwa do końca dnia. Nie ma litu się, państwo debatują, dyskutują tutaj cały dzień. W tym czasie już będzie cierpliwość i czas. I cóż, życzę państwu powodzenia. Życzę także wesołych świąt, to jest okres świąteczny. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na kolejnych radach seniorów. A dzisiaj w takim razie życzę już takiej merytorycznej pracy z pana przewodniczącego. I będzie tego czasowo. Gratuluję. Proszę, będzie witam państwa bardzo serdecznie. Witam na pierwszym spotkaniu nowej kadencji Rady Seniorów. Ale widzę po twarzach, że zdecydowana większość osób to osoby, które już z nami współpracowały i w Radzie Seniorów działały. Także bardzo się cieszę, że ci, którzy dobrze działali, są znowu z nami. A ci, którzy po raz pierwszy dzisiaj tutaj dotarli do Urzędu Miejskiego, będą z nami współpracować. Podwójnie gratuluję, bo myślę, że będą nową siłą i z nowymi pomysłami do Rady, do pracy Rady Seniorów się włączą. Szanowni państwo, nie będę przedłużał swojej wypowiedzi, bo przecież dopiero niedawno wam dziękowałem za to, co robicie i teraz musiałbym właściwie mówić o tym samym. Ja mam tylko nadzieję, że prace Rady będą tak samo merytoryczne jak w poprzedniej kadencji, że będziecie państwo przygotowywać ciekawe rozwiązania, organizować ciekawe imprezy, że mieszkańcy będą poznawać pracę Rady Seniorów i rozpoznawać, że Rada Seniorów coś dla nich robi. I mam nadzieję, że ta praca przyniesie do tego, że w kolejnych wyborach do Rady Seniorów frekwencja będzie jeszcze wyższa w stosunku do tego, co było, choć się pamiętamy, ona była kilkakrotnie wyższa niż to, niż ta frekwencja, która była w poprzedniej kadencji. Także wszystkim państwu bardzo serdecznie gratuluję. Życzę dobrej i owocnej pracy, bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec, z państwem radnymi. Jestem pewny, że tak będzie. Wszystkiego najlepszego. A przy okazji, bo to lada chwila święta i nie wiadomo, czy będziemy mieli okazję, ale pewnie gdzieś tam
w muzie będziecie przecież śpiewać, prawda? Ale także i gdyby kogoś gdzieś tam nie było, nie spotkajmy się do wesołych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, naprawdę takich rodzinnych, z dala od wszelkich problemów i fajnej zabawy sylwestrowej. Zawsze tutaj dodaję najlepiej przed Urzędem Miasta i szczęśliwego Nowego Roku. Komisja Skrutacyjna składzie. Anna Żołęcka, Barbara Dyrka, Robert Derong stwierdza, że oddano 21 kart. Liczba wyjętych kart z urny 21. Jeden głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów. Jerzy Karpiński 9, Halina Zwaniecka 6, Aleksandra Skoczyń 2, Jerzy Dudek 3. W związku z tym komisja stwierdza, że na funkcję przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Sosnowca został wybrany pan Jerzy Karpiński. Gratulujemy w imieniu komisji. Ja dziękuję bardzo za zaufanie członkom Rady. Tym, co na mnie głosowali. I myślę, że tym, co na mnie nie głosowali, również będziemy współpracować dla dobra całego miasta, dla dobra seniorów w mieście. Aktywnie będziemy tutaj dalej kontynuować naszą pracę, która została rozpoczęta w poprzedniej kadencji Rady Seniorów. I w związku z tym proponuję o podjęcie uchwały numer 2/12/2017 Rady Seniorów Miasta Sosnowca dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Na podstawie paragrafu 13 ust. 1 punkt 2, ust. 3, ust. 7 i ust. 8 statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 618/48/2017 w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Miasta Sosnowca, Rada Seniorów Miasta Sosnowca uchwala się, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Sosnowca został wybrany Jerzy Karpiński. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały o przedstawionej treści? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Zgodnie ze statutem przystępujemy do wyboru następnych kolejnych członków Zarządu Rady Seniorów. Jest to wiceprzewodniczący i sekretarz. Komisja skrutacyjna w składzie Anna Żołęcka, Barbara Dyrka, Robert Derong stwierdza, że oddano 21 głosów. Z urny wyciągnięto 21 kart do głosowania. Głosów nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Halina Zwaniecka 8, Jerzy Dudek 7, Aleksandra Skoczeń 6. Komisja stwierdza, że na sąd Rady Miasta Seniorów została wybrana Halina Zwaniecka. Dziękuję bardzo. Gratuluję wiceprzewodniczącej wyboru i proszę w tym układzie o podjęcie uchwały nr 3/12/2017 Rady Seniorów Miasta Sosnowca z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Na podstawie paragrafu 13 ust. 1 punkt 2 ust. 3 ust. 7 ust. 8 statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 618/48/2017 w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Rada Seniorów Miasta Sosnowca uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Miasta Sosnowca została wybrana Halina Zwaniecka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały o przedstawionej treści? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. Uchwała została przyjęta. Następnym punktem będzie wybór sekretarza. Szanowni Państwo, komisja skrutacyjna policzyła głosy. I tak, Żołęcka Anna 14 głosów, Kaczmarczyk Urszula 7. Na sekretarza Rady Seniorów zostaje wybrana Anna Żołęcka. Wszystkie głosy nasze. W związku z powyższym przeczytam treść uchwały.
Uchwała nr 5 przez 12 przez 2017 Rady Seniorów Miasta Sosnowca z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru sekretarza Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Na podstawie paragrafu 13 ustęp 1 punkt 2 ustęp 3 ustęp 7 ustęp 8 statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 618 łamane na 48 łamane na 2017 w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów Miasta Sosnowca. Rada Seniorów Miasta Sosnowca uchwala co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego sekretarza Rady Seniorów Miasta Sosnowca została wybrana Anna Żołęcka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały o przedstawionej treści? Kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Jedna? Nie, tylko za. Ja podniosłam za. Aha, dobrze. Liczę już, przeciwny, a ty jeszcze wstrzymał. Dobrze, kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z powyższym uchwała została przyjęta. I witam w gronie sekretarza. I zapraszam tutaj teraz skład do rządu. Zadajcie miejsce po mnie. Zapraszam. Myślę, że nie tylko my z trójkę będziemy ciągnąć ten wózek tutaj, ale cała Rada, wszyscy aktywnie włączą się do pracy Rady Seniorów. Że nie jest to łatwa praca, to już chyba doświadczyliśmy, przynajmniej wielu z nas doświadczyło, że jest to dosyć ciężka, absorbująca praca. Liczę na wasze wsparcie, bo do zrobienia jest coraz więcej. Poprzednią kadencję w połowie prawie uczyliśmy się, ale myślę, że na tyle jesteśmy wyszkoleni, doszkoleni, że będziemy w stanie podołać tym obowiązkom, które na nas spoczywają. Będziemy dalej się doszkalać, będziemy uczestniczyć w różnych spotkaniach, będziemy rozszerzać kontakty, żeby mieć obraz, jak to w ogóle dzieje się w Polsce, bo to polityka senioralna dopiero raszkuje. To jest dopiero 4 lata, jak ten temat się pojawił. Także jeszcze długa droga przed nami i myślę, że współpraca z samorządem da się nam się układać lepiej niż do tej pory. A nie zła, ale myślę, że wypracujemy sobie takie standardy, że będzie ona jeszcze bardziej efektywniejsza. I nasz głos będzie słyszalny wszędzie.